Polskie Radio Białystok. Sędzia Damian Sylwestrzak z Wrocławia rozpoczął to spotkanie. Powiedzielibyśmy, że debiutant tak naprawdę, to dopiero jego trzeci występ jako arbitra oczywiście na stadionach Ekstraklasy. Pogoń przystąpiła od razu do ataku. Już atakuje pod bramką Jagiellonii. Piłka na lewą stronę do Matyni. Lewonożny metania do Kowalczyka. Kowalczyk z lewej strony pola karnego. Tutaj Bogdan Cyru przy nim. Kowalczyk zagrał na środek pola karnego. Strzał za pola karnego Kacpra Kozłowskiego. Pierwsze uderzenie, a to jest pierwsza minuta spotkania. I już Pogoń tutaj próbowała rozmontować defensywę Jagiellonii. Białystok. Pogoń znowu nam piłkę zabiera i w polu karnym jest Luka Zachowicz sam na sam obok słupka. Jakże on tego nie trafił, ten słoweński napastnik. No jest rzut wolny dla Pogoni Szczecin, to jest około, ja wiem, 20 metrów od prawego narożnika pola karnego drużyny z Białegostoku. Ruszył Matynia, miękko w pole karne, głowa jedna, głowa druga i jest gol. I nie wiem, czy nie jakiś samobójczy jeszcze gol. Zdaje się, że była to bramka samobójcza. A z bramkę dla Pogoni Szczecin zdobył chyba Bodwarsson, czy też może był to Augustyn. Tak, jednak Bodwarsson, jest to gol samobójczy. No, przypadkowo zupełnie piłka zagrana, to strącił jeden z graczy Pogoni Szczecin piłkę głową i odbiła się od Bodwarssona i wpadła do naszej bramki, więc jest gol samobójczy Islandczyka. I jest piłka w polu karnym, groźnie, oj jak niewiele zabrakło. Pokazują chyba portowcy, że będzie rzut karny dla zespołu ze Szczecina, tak jest. Wejście w pole karne Luki Zachowicza, dośrodkowanie na środek naszego pola karnego i za chwilę też będziemy po powtórkach oglądać, kto tam tę rękę zrobił. Bogdan Cyru zrobił rękę? Nie wiem, dokładnie nie wiem, w powtórce trudno by było wyczuć, kto tam tą ręką piłkę dotknął. No tak, Bogdan Cyru nie trafił w piłkę nogą, później trafił ręką. No i rzut karny dla Pogoni Szczecin, Sebastian Kowalczyk, zdaje się, kapitan drużyny ze Szczecina. No więc Sebastian Kowalczyk, kapitan drużyny szczecińskiej Pogoni w 49 minucie. Długo trwało to sprawdzanie, czy Damian Węglarz, gwizdek sędziego, Kowalczyk ruszył. Bramkarz Jagiellonii nawet nie ruszył z miejsca. Piłka w narożniku prawym jego bramki w 49 minucie gry. Jagiellonia przegrywa w Szczecinie z Pogonią 0-2. Przykra sprawa. 50. minuta gry w tym momencie i Jagiellonia przegrywa już 0-2. I powiedzmy sobie szczerze, ta druga bramka też z gatunku takich, co to... No dobra, karne oczywiście, to jest karne, ale jak do tego karnego doszło? Jakiś niefart znowu, nie trafia Cyrup nogą w piłkę, to mu się odbiła od ręki. Słowo takie na F wciśnie mi się tutaj, nie wiem, czy to można powiedzieć. No drugie nie jest U, a trzecie nie jest C, a czwarte nie jest K. To chodzi o słowo frajerstwo i rzeczywiście to słowo coraz częściej ciśnie mi się na usta. Frajerski gol stracony we Wrocławiu, dzisiaj samobój w Szczecinie na 0-1, a na 0-2 karny też taki, ojej. Nie przegrała Jagiellonia od 5 lat w Szczecinie, to tego się będę jeszcze trzymał, no może jeszcze nie przegra, chociaż to co Jagiellonia gra z przodu, i te jakieś niefartowne zagrania we własnym polu karnym, to zwiastuje dzisiaj jednak niestety porażkę. Dwuosobowy mur piłkarzy z Białegostoku ustawił Damian Węglarz, pilnujący tego jego bliższego słupka. Zobaczymy, jak to rozegrają zawodnicy w bordowo-granatowych strojach. Prawonożny Kowalczyk i lewonożny Matynia. Takie mam wrażenie, że Matynia może i pokusić się o strzał bezpośredni na bramkę Jagiellonii, a może da jakieś takie ostre dośrodkowanie, po którym znowu któryś z naszych zawodników strzeli samobuja. Tym niemniej skończyło się inaczej. 3-0 dla Pogoni Szczecin, a bramkę zdobywa Aleksander Gorgon. Była próba, zamarkowane właściwie takie dośrodkowanie w pole karne, a było bardzo fajne zagranie, właściwie tak jak stał na wprost w linii bocznej pola karnego, tak zagrał na 10-12 metr Hubert Matynia do Aleksandra Gorgona. Gorgon przyłożył nogę, 69. minuta meczu. To moglibyśmy właściwie, gdyby to były warunki bokserskie, moglibyśmy wyjąć ręcznik, rzucić na liny i poprosić o zakończenie tego meczu, bo tu więcej nic dobrego nie zdarzy się dla Jagiellonii Białystok, tu jeszcze może zdarzyć się dużo gorzej. Jagiellonia ma nad czym myśleć. Mecz we Wrocławiu nie najgorszy, natomiast niefartownie przegrany 0-1, ale dzisiaj w Szczecinie to już po prostu żal patrzeć na to, co gra Jagiellonia Białystok, zwłaszcza jeśli chodzi o grę do przodu, a te gole stracone, no to też pierwszy samobójczy, drugi karny, wynikający z własnego błędu technicznego Bogdana Cyru. No i panie sędzio,
kończ pan ten mecz, chciałoby się powiedzieć, panie sędzio z Wrocławia. I za chwilę sędzia Damian Sylwestrzak posłuchał mnie, zakończył spotkanie. Jagiellonia jak najbardziej zasłużenie przegrywa w Szczecinie z Pogonią. Pogoń wygrywa 3-0. Na dziś ze Szczecina to wszystko. Jerzy Kułakowski, Halo Białystok.